Moi drodzy, nie wziąłem niestety gaśnicy z samochodu, bo gdybym wiedział, jak gorące są te buty, na pewno bym się nią wyposażył. Już mnie parzą dłonie od trzymania tego buta w dłoniach. Lebrony i jedenasteczki. Kurczę, historia dzieje się na naszych oczach. Nie wiem, od czego zacząć tak naprawdę, bo tyle but ma w sobie kozackich elementów, no ale zaczniemy klasycznie od wyglądu zewnętrznego. But ma tyle ostrych krawędzi, że można ciąć nim chleb. Jak nie wiem, no po prostu, kurczę, jest tak agresywny, nowatorski z wyglądu zewnętrznego. Coś niesamowitego. Zastosowano tutaj Fuse Posite, Hyper Pulse, jak to nazwali. Jest to połączenie technologii z lat 90, czyli Foamposite, itp. itd. w nowej odsłonie. But jest lekki, jest strasznie, kurczę, lekki w porównaniu do Foamposite'ów, które są jak cegły przywiązane do nóg. Totalna odmiana. Jeżeli chodzi o wygląd wewnętrzny, to tak jak mówię, Posite, bardzo dużo tego Posite'u, te ostre krawędzie, te... Kurczę, no widzicie to, nie muszę o tym opisywać, tak? Tutaj oczywiście połączone są jeszcze Fuse, który jest jak gdyby łącznikiem tego wszystkiego, siatka też jest tak gdyby perforowana od środka, ona ma troszeczkę gąbeczki, Dynamic Flywire, tego Dynamica jest tutaj bardzo dużo, taką mam sznuróweczkę, te buty są mocno sapolitowane. Jeżeli chodzi o środek, to mamy dużo gąbki. But jest mega wygodny. Język, tak jak w dziesiąteczkach, Lebronach, mamy tutaj jak gdyby Nike Pro Combat, ten języczek tak wykonany. I przejdźmy może do podeszwy, do tego wykonania. Oczywiście zawiera sobie skarpetę, nie ma tego lotnego takiego języczka. Jeżeli chodzi o podeszwę, to mamy bieżnik, który jest ostry jak żyleta, jest ta guma bardzo mięciutka. But jest sztywny, trzyma się swojej formy, nie ma tutaj żadnej możliwości zgięcia. I teraz najfajniejsza rzecz, którą wam pokażę, a mianowicie to, jak jest elastyczne. Nie ma najmniejszego problemu, wraca do swojej formy, kurczę, jest totalnie przystosowany do tego, żeby był przystosowany do stóp, żeby współpracował z nami, żeby się nie opierał, jest możliwość po prostu jego gięcia. Totalnie on taki nie wygląda, ale taki jest. Genialne. Jeżeli chodzi o systemy, to tak naprawdę zaraz wam pokażę ten cały system, jaki tu jest zastosowany amortyzacji, bo nie jest wstawiony do but, tylko jak w Kobi 8 jest wstawiony we wkładkę. Co więcej, jak spojrzy się tutaj, to byście zobaczyli moją twarz, gdybyście mieli jakiś mikroskop, ja was w każdym razie widzę. Moi drodzy, tak wyglądają systemy w Lebronach 11. Jest to Lunarlon, który jest ultra gruby, plus zoom na całej podeszwie. Zrezygnowali z Zuma 360 i zastosowali dziesiątka, której poszli zupełnie inną stronę. Jest mega miękko. Prawdopodobnie jeszcze po rozbiciu tego na kilku treningach będzie jak u Pana Boga za piece. Tu będzie genialny. But jest ultra gorący. Moi drodzy, przechodząc do stabilizacji pięty. Zaczyna się już ona odtąd. Kurczę, but jest naprawdę super. Jest oczywiście ścięty troszeczkę z zewnętrznej, z wewnętrznej jest troszeczkę wyższy. But tak naprawdę nie jest taki wysoki, jest dużo lżejszy w porównaniu, przynajmniej w mojej opinii, jest dużo lżejszy w porównaniu do swojego poprzednika. Rewolucja, naprawdę rewolucja. Czy but jest warty swojej ceny? Tak jest. Czy jest przeznaczony dla wszystkich pozycji? Tak, uważam, że tak. Kurczę, no naprawdę geniusz. A najciekawsze w tym wszystkim to są sznurówki, którymi moglibyście prawdopodobnie przywiązać buty wojskowe, bo są tak grube, przypominają mi sznurówki, które powinny być dodane do Lebronów trójeczek. Te notorycznie je przerywały. Tak więc, moi drodzy, Lebrony 11, rewolucja, naprawdę. But elastyczny, lekki, wytrzymały, na takich właśnie wygląda. Możemy sobie zalukać tutaj na Dynamic Flywire, Lunarlon z zoomem, tego jeszcze kurczę nie grali. Co więcej mam powiedzieć? Fajnie, genialnie, super, ekstra, Lebrony 11, dzięki, hej!